Te ofiary stanowią część składową naszego przygotowania do pomnika ocalenia. Stąd też gromadzę materiały, drzewa, kamienie, żelazo, zresztą to kto chodzi ku Andrzeju Wójtu widać. Aby być przygotowanym, moi drodzy, na godzinę W, kiedy okoliczności, urzędy państwowe sprawią, że uznają nas, nasze dzieło za zgodne z prawem Rzeczpospolitej. Na razie pierwsze podejście skasowali nam wszystko, 10 łak, ale Bogu dzięki, bo Pan Bóg posłużył się i teraz już wiem, jak ten pomnik wybudować i od czego go zacząć. W maju mam ogłoszę rozpoczęcie budowy pomnika. Ale nietypowo i na pewno Wydział Architektury, czyli PIMP, powiatowy inspektor budowlany, dostaną pypka i na pewno przyjadą i będą szukali, gdzie ja to buduję. A to będzie budowa na razie widmo. Ale nie mówcie, niech przyjadą i skontrolują, bo 20 maja ogłaszam uroczyście rozpoczęcie budowy pomnika. Pomnika ocalenia, to na razie pod kryptonimem widmo. Jak tu przyjadą, proszę mi kupić baśnie Andersena, to im odczytam baśń Król jest nagi. Podłączę mikrofony, jak oni przyjdą, wy ich przywitacie, a ja będę im czytał baśń. Dopiero ich przyjmę, jak odczytam baśń Król jest nagi. Więc dzisiaj zapowiadam, że 20 maja ogłoszę uroczyście rozpoczęcie budowy pomnika ocalenia. Są sposoby, żeby jakoś tą biurokrację i tych wszystkich urzędników obejść i wszystkie kable donoszenia dzieci. To, co stworzyli, to jest tak chory system, że dramat za dramatami. Dzisiaj dostałem książkę o ich planach, synchronizowanych mózgów, etc., co zaplanowali na rok 2050. Jak chcą przejąć kontrolę nad wszystkim, co robimy. Musimy się nauczyć piosenki Co powie tata? Zamienimy słowa i Co powie państwo? Feudalizm to był dzieci pikuś w porównaniu z demokratyczną niewolą państwa. Ale przyjdzie czas, gdzie ci przyjrzycie. Na razie macie brzuchy pewne. Wydaje się wam, że to jest marzenie ludzkości. Do niczego nie wzywam, tylko rzucam hasła. Przyjdzie czas, że przejrzycie. Ale to będzie takie przejrzenie, jak wielu warszawiaków w czasie powstania warszawskiego. Przejrzało, ale było to wszystko za późno.